Dzień dobry, witajcie. Kolejny przegląd zbrojowni. Temu są okręty stalowe. Ostatni taki przegląd był na samym początku stycznia tego roku, więc 9 miesięcy minęło, trochę się pozmieniało. Mamy 7 okrętów dokładnie do przejrzenia. Dzisiaj przy każdym powiem o kapitanie. Krótka charakterystyka, moduły pokaże mniej więcej z czym to się je, czy warto to mieć w porcie dalej. Wszystko co może Wam pomóc w decyzji, czy dany okręt brać za tą stal ciężko uciłaną, czy raczej zrezygnować. Dowiemy się w tym materiale. Taki dzisiaj lekko może być prześmiewczy. Zaczniemy od Shikishimy: Okrętu, który jest obecnie naprawdę. Mm. A dzisiaj, ja chciałem tutaj zaznaczyć, że jestem lekkim fanbojem japońskiej marynarki, ogólnie wszystkiego co japońskie. Dlatego, dla mnie to był obowiązek zdobyć Shikishimę i mi się nią cały czas super. Zresztą, w sumie, dzisiaj chyba ktoś, czytam wczoraj na Discorda wrzucił wynik z Shikishime za 344 tysiące, więc. Można tym okrętem, można. W dodatku fajnie, bo można tym okrętem obecnie grać zarówno pod dodatkową, jak i pod pełne surwi. Co kto lubi, jak to lubi. Kapitana Wam pokażę pod surwi, bo obecnie jednak lepiej, lepiej tak ten okręt sprawdza się raczej bardziej do walki na drugiej linii, gdzie sobie postajpiemy trochę, ale jeżeli zrobi się ciężko, to oczywiście przejęcie na siebie też, też jest możliwość. Mamy tutaj w zasadzie Yamato ze zmienioną dodatkową, zmienioną polotą i mamy 510, które naprawdę potrafią zrobić siekę. W dodatku mamy jeszcze, jeszcze przez jakiś czas unikatowy dźwięk, który naprawdę miód na moje uszy, na tej sieki się Jeżeli szukacie pancernika do zabawy na drugiej linii, do tego, że jak Pokażę wam się okrętnie ważne, czy burtą, czy nawet lepiej, jak jest lekko skontowany, to pięknie overmatcha wchodzą z tych 510 i obrażenia zadaje naprawdę fajne. Tutaj nawet przebicie na wylot jest bardzo przyjemne, bo mamy alfy 19400, więc w zasadzie każdy przebicie na wylot to jest prawie 2000 uszkodzeń a można, można. Niestety okręt czasami bywa kapryśny, więc na te dalsze odległości potrafi rzucić kalafiorkiem. Bardzo pięknie się sprawdzał, gdy było jeszcze jeszcze z rok, wtedy przy Kishima siała taką, że o la Boga y, piekła nie ma, czy tam coś tam, coś tam. W każdym razie sprawdzała się naprawdę super. Obecnie no już nie jest aż tak kolorowo, ale dalej potrafi ucieszyć. Ja osobiście ją wyprowadzać sportu, lubię sobie nią pogrywać. Okręt polecam, jeżeli chcecie. zastal, stal pancernik, którym Taki bardziej na randomy, bo na rankingówki to już tak średnio się sprawdzi, i raczej na klonówkach zbyt często też nie jest wykorzystywany. Jeżeli szukacie okrętu pod randomki do zabawy, gdy piancernik ustawia wam się frontem, a wy mu robicie hehehe, od frontu ładną cytadelkę, to jak najbardziej mogę to oczywiście polecić. Jeżeli chodzi o kapitana, to oczywiście wszystko podsurwi tutaj obecnie. Jeżeli chcielibyście dodatkową, to można by zrezygnować i brać tutaj te perki pododatkową. Też można się, e, się pobawić. Turbo Survi to jest ogólnie kapitan, gdzie, jeżeli ktoś wam powie, zróbcie kapitana na pancerniku pod Survi, czyli pod przeżywalność, to tak robicie kapitana. W ten sposób, i mniej więcej, jeżeli chodzi o wyposażenie, Ale tak to się prezentuje. Można by zamiast ewentualnie camo, jeżeli wiecie, że będziecie stać bardzo daleko, to bierzecie sobie modyfikację sprzętu, tak żeby sobie wydłużyć naprawkę. Ale ja raczej programam na camo, bo to się czasami przydaje, gdy zaczynamy zbyt mocno obrywać, to sobie wtedy możemy ewentualnie zniknąć znacznie szybciej niż bez tego camo. więc sprawdza się to, jak. Najbardziej okręt naprawdę potrafi być przyjemny niestety ma też swoje minusy, ma opancerzenie typowego Yamato więc jeżeli pokażemy tak policzki, to tutaj ta cytadela zbiera, to musimy uważać, że te policzki tutaj to potrafi naprawdę zebrać cytadelę od fronty i każdy kto wie o tym będzie to wykorzystywał, więc jeżeli już się ustawiamy to na pewno do przeciwnika turbo frontem, nie używamy tej ostatniej wieży, ewentualnie gdzieś na jakichś dalszych odległościach, no i niestety cytadele wchodzą, bo tutaj ta cytadela nie jest jakoś turbo Turbo opancerzona, więc na to musimy uważać, ale jeżeli robimy duże rury, to się ma się nada. Austin, czyli w sumie mocno odwrotność kieszymy. Szybko przyszliśmy małe rurki, jest ich dużo, w dodatku mamy PPO e, mamy doładowanie, bardzo charakterystyczne doładowanie do, e, do przeładowania, które jest nielimitowane, daje nam minus 75%, także jest na grubo. E, tak się prezentują ulepszenia u mnie obecnie, jeżeli chodzi o modowy, mamy też oczywiście obronę średniczą naprawkę, która coś tam nam naprawi i hydro. 35 na 5 km niszczyciel po prostu dedeków jeżeli tylko dedek się pojawi w rejonie to w zasadzie zaraz znika jeżeli tylko austin go zobaczy jest to w zasadzie bardzo trudny okręt do grania i nie pole polecam go dla bardziej wprawionych graczy graczy którzy lubią grać taką atlantą na przykład bo to jest coś bardzo podobnego. Niestety, Austinem, jeżeli źle się pojawimy, to znikamy. To jest akrym, który potrafi wyparować na, na dewasta i to nawet nie musi być jakaś super wycelowana devasta, więc musimy się umieć wypozycjonować, musimy znać miejscówki na mapie, ewentualnie bierzemy sobie giringa do Dywizjonu, który rozrzuci nam dym długotrwający i potem jeszcze nam poświeci. To już w ogóle wtedy kochamy takiego giringa, który nam poświeci z zadymi. I tak dalej. Bardzo mocna pelotka. Naprawdę potrafi zrzucać tutaj te samoloty. Mimo tego, że nie ma jej dużo, to potrafi naprawdę fajnie. lekki krążownik jako zabawka. Sam osobiście jakoś za szybko go nie będę miał, bo obecnie zbieram dla Brytyjczyka stal. Ale naprawdę. Jest, potrafi dać naprawdę sporo fanu, te PPO, czy tej SAPy potrafią naprawdę fajnie, fajnie pozamiatać, mamy tutaj pociski, które mają 30 mm penetracji, jak dobrze pamiętam to jak szykowałem go pod recenzję, ja chyba tam w recenzji też o tym mówiłem, to udało mi się na tym przeładowaniu całe lotnisko wyparować z tych, z tych SAPów, więc nie pamiętam tylko które to było lotnisko więc może naprawdę zdać sporo frajdy. Nieraz widziałem dywizjony po, po dwa ostiny, na przykład, na przykład Daring, Gearing, który ich dymił i to była, to była sieka. To jest w zasadzie taki okno do turbo zabawy na dziesiątkę. Jeżeli szukacie okna na dziesiątkach, to właśnie zabawy i nie przeszkadza wam ewentualne wyparowanie na strzał, to okej. Okay. Ale raczej ja osobiście nie polecam go kraczom początkującym, yy, takim, którzy jeszcze nie ogarniają lekkich krożowników. Taki, którzy nie znają miejscówek, bo będziecie tylko się frustrować, bo Austin, który się wyświeci, to Martwy Austin. Trzeba wiedzieć tak, trzeba się umieć tak wyświecić, żeby tym Martwym Austinem nie zostać. Więc, no, ja bym osobiście raczej odradzał. Kapitan prezentuje się następujące. Ja grałem tutaj z nim na RPF, żeby w razie czego, właśnie wiedzieć, czy ktoś mi się tutaj zbliża gdzieś niedaleko, albo ewentualnie na DDK, który zostanie gdzieś na samym końcu, gdzieś go tam sobie sobie znaleźć. Tu ewentualnie można by z tego poprawionego sprzętu eksploatacyjnego zrezygnować na rzecz szkolenia z koncentracji ognia, żeby poprawić jeszcze pelotkę, ale to pozostawiam Wam. Ja tutaj w sumie wydłużyłem sobie hydro, bo tak naprawdę do końca nie wiedziałem na co użyć ten poprawiony sprzęt eksploatacyjny. Także wasz, wasz wybór. Ewentualnie można by wziąć sobie wprawny ładowniczy i specjalista od sprzętu eksploatacyjnego. Ewentualnie to też nie byłoby Głupim pomysłem. Przechodzimy do FDR-a. Jedyne lotnisko, które jest obecnie w dostępne za stal. Więc osobiście, jeżeli jesteście graczem lotniskowym, to raczej FDR, FDR będzie waszym celem. Naprawdę lotnisko, które w zasadzie obecnie dostało lekki nerfa. No ale ten nerf nie będzie jakoś turboodczuwalny, i jak dla mnie powinien nawet jeszcze troszkę. Myślę, że to jest lotnisko, które najwięcej minusów ever dostaje. Jest to bardzo. Ciężki jednocześnie, ale i łatwy lotnisko do ogrania, jeżeli taka majda na lotniskach jak ja jest w stanie zrobić na nim 200 tysięcy bez jakichś większych problemów. To w sumie udało się zrobić w recenzji i tam była wrzucona wtedy ta bitwa. To... Ale fajnie teraz samoloty też malują. To, to oczywiście tak, FDR jest dosyć charakterystyczny ze względu na swoje długie przerwy pomiędzy zrzutami, ma bardzo opancerzone samoloty, czytajcie mają dużo HP, ma, potrafią, to jest taki hit and run, czyli uderz, odleć na chwilę i zaraz wróć z powrotem, bo i tak masz dużo samolotów, ciężko nim napolować na, na dedeki, ale to na duże cele. Typu pancerniki, krążowniki, taki Stalingrad jest bardzo fajnym celem dla FDR-a. Zrzucamy mu salwy bomb i mamy 17 tysięcy pożarów. Oczywiście żartuję sobie tutaj, ale naprawdę te pożary wchodzą z bomb grubo. Dużo torped, dużo rakiet jest jak najbardziej do zwalczania grubych celów. Jest bardzo uciążliwy i dlatego dostaje dużo minusów. Dla kogoś, dla gracza lotniskowego must have. Dla gracza nielotniskowego raczej bym sobie odpuścił. Ja osobiście raczej DFDR-a posiadać nie będę miał. Dlaczego? Dlatego, że nie gram na lotniskach, a po co mi który będzie stał w porcie. No nie? Tym bardziej za by to był, nie wiem, węgiel, punkty badawcze czy coś tam. No to pewnie coś bym poszalał i sobie wziął, żeby sobie zdobyć dwa razy w roku super kontener. Czy tam, yy, czy tam Mikołajkowe kontenery, ale ja osobiście raczej nie. Kapitan yy, zgadza się, ukradłem. Yy, Podkradłem pod od Kapitan Ol, który ma rozrzut Kapitanów. Są wszyscy Kapitanowie na dziesiątki na Discordzie. Ja osobiście nie gram yy, lotniskowcami, więc tak ukradłem. Tak jest propozycja Olka, jeżeli chodzi o Kapitana. A zaraz wam pokażę jeszcze moduły. Moduły prezentują się następująco. I tak oto FDR -y. można siać, siać panikę na randomach, bo jak jesteś na panceniku, ciężkim krążowniku, widzisz FDR-a, który leci do ciebie z bombami, to torpedami, to wtedy pojawia się panika, bo będzie na pewno bolało. Stalingrad, dziesiąteczka, kolejna. No, i tutaj jest mały zgrzyt. Jak dla mnie Stalingrad, powtarzałem to już wiele razy i wiem, że się powtarzał cały czas. Dla mnie Stalingrad jest cieniem dawnej legendy. Bardzo mocno oberwał po zmianach w perkach ostatnich, zabrano mu bardzo dużo surwi, i bardzo na tym obrywał. Jest krążownik, który się fajczy, jest w zasadzie pływającą pochodnią. Jeżeli tylko, po pierwsze, jeżeli tylko się wyświecimy, jest fokusowany praktycznie jako pierwszy cel, yy, bo ludzie się go boją i dlatego od razu wszystko co leci, to leci w nas. Całe te haeki, tanderery, smoleńskie i tak dalej, to wszystko nas naprawdę, ale to naprawdę boli. Palimy się strasznie. Jak, jak Stalingrad wchodził do gry. To był naprawdę dobrym, przegiętym nawet lekko okrętem. Mamy 50 mm pasa pancernego, ale mamy 25 mm poszycia dziobowego i ludzie nauczyli się strzelać w ten dziób. Nauczyli się, wiedzą, że tutaj teraz, gdy on wchodził, nie było tak dużo y, takich wielkich kalibrów. Nie było Kremlina, nie było Ohio, nie było wiele 457 No teraz dużych kalibrów mamy naprawdę sporo. I z tym się niż wtedy musimy liczyć. Don wchodził, to jeszcze nie było aż tak dużego wyboru. Dziesiątek z Stalingrad jest już u czasu, i ciekaw jestem, kiedy go wycofają. To jest tylko pytanie ciekawostkowe. Nie wiem, kiedy go wycofają. Od razu powiem: nic z tych okrętów nie wiem, kiedy wycofają. Od razu zaznaczę. I naprawdę, no. Dalej można nim grać fajną bitwę, dalej ma naprawdę fajne apeki, dalej potrafi snajpersko wkasować, wrzucić w cytadelę, w co tylko praktycznie chce. No, ale według mnie na randomy nadaje się naprawdę średnio. Na klonówkach dalej się pojawia, co prawda Pietro potrafi wykonać tą samą robotę trochę lepiej, wytrzymać więcej nawet niż Stalingrad. Ale ja osobiście jestem jedną z tych osób, które odradzają Stalingrada. Yy, tak, wiem, jestem dziwny. Właśnie dlatego na początku materiału powiedziałem, że ten materiał jest lekko prześmiewczy, ale naprawdę, Stalingrad mech. Ja średnio lubię nim grać i szczerze powiedziawszy, żałuję wydania na niego stali. Kapitan prezentuje się następująco, tutaj warto sobie wziąć ciężkie pociski PP, bo tutaj głównie strzelamy z PP-ków, hajaki raczej raczej rzadko, ale tak czy jak ekspert wprawny ładowniczy się przydaje, żeby tam ewentualnie przerzucić sobie na szybko na Heki. Ja gram jeszcze na lekko wydłużonym radarze, ewentualnie za, nie, za węgiel też można sobie wydłużyć radar, chociaż ja osobiście wolę mieć modyfikację systemu kontroli uszkodzeń, żeby to ryzyko wybuchu pożaru, tudzież wystąpienia zalania lekko zmniejszyć jeszcze, O ten okręt naprawdę... Naprawdę zbiera z pożarów, pali się strasznie. i Jeżeli nie macie jeszcze Stalingrada, a to będziecie Stalingrada, to zobaczycie, jaka to jest pochodnia. Mam wrażenie że czasami, że on się lepiej fajczy niż taka ma. Ale to mogą być oczywiście moje, moje odczucia. I przechodzimy do Brytyjczyka. Dziesiąteczka, którą, do której osobiście ja zmierzam. W zasadzie wszystkie okręty są dziesiątki, nie wiem po co ja to powtarzam. <grywa> ja osobiście do niego zmierzam. Powoli gdzieś tam sobie tup Naprawdę całkiem przyjemny krążownik, ale też wymagający. Mamy tutaj, jeżeli graliście linią brytyjskich krążowników i linia brytyjskich krążowników Wam podeszła, to ten okręcik też Wam się spodoba. Co dziwne, bo ja osobiście jakoś średnio za Minotaurem przepadam. Ale. Tym okrętem grało mi się naprawdę naprawdę przyjemnie. Na wyposażeniu mamy naprawkę, mamy, mamy hydro, mamy smołka i mamy też radar dozorowania 9 km 48 sekund trwa, bo mam tutaj wrzucony moduł wydłużenia tego radaru. Tak się sprezentują jeżeli chodzi o moduły. Krążownik lekki, wyposażony w same apki, które mają poprawione kąty, jak dobrze pamiętam. 5,7 przeładowania, 15,3 km zasięgu torpedy. Początkowo byłem do niego tak średnio nastawiony, ale potem pograłem sobie nim i całkiem jest przyjemnie. Okręt wymagający, więc raczej nie polecam go Początkującym graczom, zwłaszcza na lekkich krążownikach, trzeba ogarniać te lekkie krążowniki i wtedy można poszaleć sobie właśnie na takim Austinie, na takim Plemufie, jak dobrze pamiętam, to się chyba tak to wymawia, więc można się nim fajnie pobawić. Do tego ma jeszcze fajne kamo za żetony. naprawdę kozacko to kamo wygląda, hmm, raczej go nie zdobędę, bo to jest chyba, nie pamiętam że za które żetony, ale za długo się je zbiera, więc raczej nie, ale sam okręt polecę dla wprawionego gracza. Jeżeli nie radzisz sobie z lekkimi krążownikami, nie radzisz sobie z pozycjonowaniem, to raczej nie. Ogólnie krążownik też wymaga trochę pozycjonowania, bo niby mamy dym, mamy radar, ale jak się wpakujemy brzydko, to będzie bolało. Kapitan. Ja gram sobie tutaj na RPF-ie, yy, przydaje się radiolokacja. Nadzorca jest jeden z ważniejszych petków, żeby zwiększyć sobie ilość tych wszystkich konsumabli. Yy, no i ja sobie pływałem też na ostatnim bastionie, yy, bo lubi tutaj czasami. Dostać w tyłeczek i wtedy pada ster. A tym okrętem nie lubimy, gdy nie możemy sterować. Jeżeli nie sterujemy, to jesteśmy martwi. To jest jednak bardzo ważne i to trzeba pamiętać. Burgundia bardzo długo też okręt już zbrojowni. I od razu mówię, że jeżeli szukacie okrętu pod randomki, jeżeli szukacie okrętu pod rankingówki, to Burgundia się sprawdzi, jest to naprawdę uniwersalny pancernik. Ludzie robią na nim wyniki tak kosmiczne, że ojej, aż je robi ciepło na serduszku. Ciężko na nim wyśrubować statystyki, bo jest dużo graczy, bardzo dobrych, które posiada ten okręt i potrafią na nim robić naprawdę kosmiczne wyniki. Grają tutaj APK, gramy HK, mamy tutaj 380 francuskie. Można by ponarzekać na żywotność, bo jest tylko 74 700, ale spokojnie damy radę. Nie grajcie tylko pod pododatkową, bo francuska dodatkowa jest mech. Lech. Fuh. Niedobra, fu. Jeżeli chodzi o wyposażenie, prezentuje się następująco. Tutaj mam Burgundię typowo pod przeżywalność, czyli kapitan i będą praktycznie takie same jak, jak na Shikishimie. Tylko gameplay jest troszkę inny. Burgundią raczej podchodzimy trochę bliżej. Burgundią raczej nie kampimy, jesteśmy pancernikiem, który musi lekko pusznąć. Co prawda to opancerzenie francuskie jest takie wiecie 50-50, ale najlepsze bitwy jakie komentowałem na Burgundii to była Burgundia, która była na pierwszej linii która była cały czas w akcji, ponieważ mamy tutaj przeładowanie, e, przyspieszone przeładowanie, mamy na praweczkę, mamy dopałkę do prędkości Rada daje nam aż 15% mamy fajne apeki, mamy fajne hajki, warto to wykorzystać w pierwszej części bitwy, może jakoś nie puszujemy od razu, zostajemy gdzieś na drugiej linii, druga, pierwsza linia, e, w zależności jak tam się poustawiają nasi, e, to jest nasze miejsce, no i później ewentualnie szarżujemy na przeciwnika na pełnej z okrzykiem la France i jedziemy z nimi. Jeżeli chodzi o kapitana, to oczywiście tak jak wspominałem, pełna przeżywajka, to się tutaj sprawdza, mamy sporo naprawek, mamy dzierżźwizanie pożarom i do tego adrenalina i można wtedy robić naprawdę fajne wyniki, Burgundia potrafi, potrafi zdziałać naprawdę sporo i tutaj właśnie pora osób go używa też i na rankingówkach i to nie jest głupi pomysł jeżeli chodzi o dziesiątki, Burgundia się sprawdzi, to jest właśnie bardzo uniwersalny okręt, zwłaszcza pancernik. Gdzie mamy fajne hajki, mamy fajne apeki, i warto żonglować tymi podziskami, To jest bardzo ważne, więc w sumie ewentualnie niegupim pomysłem e, byłoby zabranie, zamiast specjalista naprawdę raźnych, to kto wziął sobie na przykład prawny ładowniczy, to już musicie sami sobie, sami sobie ocenić. Jak to się mniej więcej sprawdza. No i przechodzimy do Ragnara. Ostatni dzisiaj okręt, w zasadzie recenzja była dwa dni temu, więc dużo raczej o nim nie będę mówił. E, europejski niszczyciel. Który jest raczej mocno średni Nie jest jakoś turbo nie wiadomo co Jest raczej mocno średni Tutaj z tego co pamiętam to chyba tego drugiego kapitana zbudowanego Tak to jest ten To jest ten zły kapitan Jak dobrze pamiętam to było tak Tak, tak, tak I tak jak dobrze pamiętam był kapitan jako ten budowany I teraz tak I na wyposażeniu Zamiast zasięgu bierzemy przeładowanie I tak mamy zmaksymalizowany DPM do maksa i wtedy i wtedy można się nim całkiem, no 2,7 sekundy, tak dobrze pamiętam, i tak można. Tutaj mam wrzucone e, modyfikacje do ładowania silnika za węgiel, ona się tutaj przyda jak najbardziej, żeby wydłużyć to nasze awaryjne ładowanie. E, więc Ragnar jak najbardziej. Tak naprawdę nie oszukujmy się, to jest jedyny wy do wyboru niszczyciel za tą stal, więc no... Gracze grający na niszczycielach za dużego wyboru nie mają, ale mimo to ja bym się nad nim zastanawiał, bo... To jest ciężki okno do gry raz, a dwa czasami zaczyna brakować nam opcji bez torped nie mamy tutaj torped, więc czasami zaczynam, czasami tak czasami zaczyna nam brakować yy, siły ognia gdy przeciwnik trochę za bardzo zaczyna puszować, to my w zasadzie możemy sobie tylko poplunkać tych 150 dwójek i dlatego ja bym się nad nim mocno Mocno zastanawiał. Są gracze, którzy już na nim zasuwają, robią fajne bitwy, oczywiście. To jest bardzo charakterystyczny niszczyciel, więc szczerze, albo ci się spodoba, albo nie. Mi tak średnio przypadł do gustu. Nie robi na mnie jakiegoś super wrażenia. Co nie znaczy, że będzie można na nim zrobić jakąś fajną bitewkę. Jest do on, dla mnie jeszcze jeden z problemów z tego polotka, który ma bardzo duży zasięg, ale na dalekiej aurze ma tylko 35 uszkodzeń średnich, gdzie tam dopiero na tych 4 km zadaje one jakieś fajne uszkodzenia, więc no... Raczej polecałbym pływać z wyłączoną polotką, jak na, jak na większości nieświecieli, dopiero gdzieś to tam na tych 4 km odpalać i zaczynać, zaczynać siekę po samolotach, więc no... Zastanowiłbym się raczej nad tym niszczycielem. No i tak, kolejny przegląd za nami, Kurenty za Stal, dajcie znać w w komentarzach jakie okręty już macie na jakie zbieracie ewentualnie kupiliście coś za stal i jesteście niezadowoleni? Wolelibyście to oddać? Nie wiem dlaczego akurat przy Stalingradzie to mówię. To przypadek, to nie było planowane. Dajcie znać co myślicie. Jak zawsze zapraszam do komentarzy. Pogadajmy. Trzymajcie się, hej, pa pa.